I w tym momencie przechodzę do robienia rękawiczki lewej, ponieważ chcę, żeby właśnie obie były jednakowe, więc do tego miejsca zrobiłam prawą i zaczynam rękawiczkę lewą. Tak jak już mówiłam, dotąd robimy tak samo, tak? Do tego połączenia. Proszę sobie zrobić. Mam lewą rękawiczkę zrobioną do piątego rzędu i teraz już łączę. Tutaj zrobiłam pętelkę na guziczek. Jeśli ktoś zapomniał, to można sobie na końcu taką pętelkę też zrobić, na przykład igłą. A ja tutaj łączę oczkiem ścisłym, tak jak w prawej rękawiczce. I robię tutaj słupek, czyli cztery oczka zamiast pierwszego oczko łańcuszka. I między słupkami w każdym miejscu robię słupek, oczko, łańcuszka. Słupek i oczko. W sumie będziemy mieć tutaj 41 słupków z oczkiem łańcuszka, tak jak było w prawej rękawiczce. I w ten sposób zrobię jeszcze dwa okrążenia. Proszę sobie tak zrobić. Zrobiłam trzy takie okrążenia. I teraz troszkę inaczej już będzie jak w rękawiczce prawej. Tutaj przechodzę oczkiem ścisłym i na początku robię dwa słupki w tym samym miejscu. Zamiast pierwszego cztery oczka, oczko na poprzeczkę i drugi słupek w tym samym miejscu. Tutaj będzie miejsce na kciuk. Robię teraz 13 słupków. Przepraszam, 12. Bo 12 zostawialiśmy na kciuk, tak? Więc mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, proszę zrobić 12. Bardzo przepraszam, jeszcze inaczej, nie 12, tylko 11. Przeliczyłam w prawej rękawiczce. 12 tutaj, 11. 11 słupków mamy, 2, 4, 6, więc jeszcze 5. Robimy cały czas słupki patentowe. Mam tutaj od tego powiększenia 11. I teraz w kolejnej kratce również robię dwa słupki w tej samej kratce. I do końca proszę zrobić w każdej kratce słupek i oczko łańcuszka. Łączę końcówkę oczkiem ścisłym. I przechodzę oczkiem ścisłym na tę poprzeczkę. I teraz będę zostawiała już miejsce na kciuk. Tutaj robię dwa słupki w tym samym miejscu. Drugi słupek. I teraz było tam 10 oczek łańcuszka, tak? Robię 10 oczek. Zostawiam 12 słupków. Odliczam sobie tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I tutaj robię
ten sposób tutaj będzie kciuk z lewej strony. I dalej robię w każdej kratce słupek i oczko, aż do końca. Słupek i oczko. Słupek i oczko. I proszę sobie zrobić aż tutaj, naokoło, aż dotąd. Robimy. Łączę okrążenie półsłupkiem, ponieważ chcę się przesunąć do środka rękawiczki bardziej. Robię półsłupek i tutaj zaczynam słupek, oczko. Na kolejnej poprzeczce słupek, oczko. Tutaj zrobiliśmy w prawej rękawiczce 6 słupków i teraz też robię 6 słupków. Wbijam szydełko w oczko. Słupek, oczko. Omijam jedno oczko. Słupek i oczko. Słupek, oczko. Słupek, oczko. Słupek, oczko. Tutaj słupek, oczko. I na każdej poprzeczce robimy słupek i oczko. Proszę sobie tak zrobić do końca. Słupek i oczko. Mam 38 i łączę również tutaj półsłupkiem. I robię jeszcze dwa okrążenia. I też proszę sobie połączyć półsłupkiem. Dwa okrążenia składające się z 38 półsłupków z oczkiem łańcuszka. Proszę sobie tak zrobić. Jeszcze dwa takie okrążenia. Połączyłam również półsłupkiem i robię teraz 22 słupki. I zostawię 7 półsłupków na mały palec. 2, 3, 4. Proszę sobie tak zrobić 22 słupki. Zrobiłam 22 i teraz zostawiam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tutaj robię słupek kolejny. I oczko. I do końca słupek, oczko robimy. Na końcu łączę również półsłupkiem. Wbijam szydełko tutaj. I w tym miejscu zacznę palec środkowy. Tutaj na palec wskazujący było odjęte 12 słupków, więc po 6 z każdej strony 1, 2, 3, 4, 5, 6. To będzie 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tutaj robię słupek. 4 oczka zamiast pierwszego oczka łańcuszka i na z tej strony oczywiście odliczamy 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tutaj robię słupek. I możemy sobie zobaczyć, jak tutaj było. 2, 4, 6 słupków. Z jednej strony i z drugiej, więc robię tak samo. 6 słupków z jednej i z drugiej strony. Mam 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
do łańcuszka i z tej strony mam tutaj 1, więc jeszcze 5 powinnam zrobić, tak? 1, 2, 3, 4, 5, czyli tutaj. W ten sposób z każdej strony będzie po 6 słupków. Teraz połączę oczkiem ścisłym. Wbijam szydełko tutaj w czwarte oczko. I przechodzę na tę poprzeczkę z jednego oczka. I tutaj zacznę słupek. I będę robiła tak samo jak w prawej rękawiczce. Już tutaj nie będę pokazywać. 1, 2, 3, 4, 5 jeszcze okrążeń. W szóstym zwężamy o 1 słupek, a na końcu robimy półsłupki. Tak jak tutaj było. Proszę sobie zrobić ten paluszek w ten sam sposób. Mam jeden palec zrobiony, a teraz wszystkie pozostałe w obu rękawiczkach robię w identyczny sposób, dlatego pokażę tylko w jednej. Jak zrobić, obojętnie w prawej czy w lewej, bo wszystko będzie to samo. Robimy najpierw magiczną pętelkę, zaciągam taką pętelkę i tutaj zacznę może od tego wskazującego palca. I zaczynam w tym miejscu na tych słupkach dwóch. Mogę wbić szydełko w środek słupka. Wyciągam nitkę i tutaj tylko nie w ten, tylko w ten, bo będę robiła właśnie w tę stronę. Więc tutaj wbijam szydełko. Wyciągam sobie tę pętelkę. I zamiast pierwszego słupka robię teraz 3 oczka, dlatego że zrobię tutaj słupek niedokończony. To znaczy 2 słupki łączone górą, więc pierwszy niedokończony. Niedokończony słupek. Teraz wbijam szydełko tutaj w ten drugi. I kończę. Łączę 2 słupki. Oczko łańcuszka. Tutaj. W tym okienku. Tym samym, gdzie robiłam tutaj ten słupek pierwszy. W tym palcu. I dalej robię oczko i słupek. Na prosto. Oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko i słupek. Tutaj na końcu też w tym samym, w tej samej kratce robię jeszcze jeden słupek, oczko i łączę z początkiem. Tutaj wbijam szydełko, połączenie tych słupków. Łączę oczkiem ścisłym. I teraz sobie policzymy, ile mamy tu słupków. Ten jeden łączony. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Możemy sobie jeszcze założyć na rękę i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I będzie w ten sposób to wyglądało. Będzie dobrze. Tak, jeśli tutaj będzie za dużo słupków, to proszę sobie złączyć 2 słupki łączone górą. I robimy tyle okrążeń, ile potrzeba.
Ja tutaj w tej rękawiczce zrobiłam oprócz tego pierwszego jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 okrążeń i na górze połączyłam. Więc robimy sobie teraz kolejne okrążenie. W każdej kratce słupek i oczko. Przechodzę tutaj na poprzeczkę i robię zamiast pierwszego słupka 4 oczka, oczko na poprzeczkę i dalej w każdym tutaj okienku słupek, oczko. Proszę sobie tak zrobić. Na końcu łączę oczkiem ścisłym i przechodzę na tę poprzeczkę. I znowu robię w każdym okienku słupek i oczko. Słupek i oczko. Słupek, oczko. Proszę sobie zrobić naokoło. I robię jeszcze jedno okrążenie w ten sam sposób, a potem sobie już zwężę o jeden słupek. Proszę zrobić jeszcze jedno okrążenie w ten sam sposób. Czyli w każdym okienku robimy słupek, a potem oczko łańcuszka. Teraz połączę tutaj oczkiem ścisłym. I w tym miejscu z dwóch słupków zrobię jeden, czyli łączę je górą. Trzy oczka, drugi słupek w kolejnym okienku i mam dwa słupki łączone górą. A potem zrobię oczko i w każdej kratce słupek i oczko. W ten sposób będzie tutaj o jeden słupek mniej. Proszę sobie zrobić tak to okrążenie. Łączę półsłupkiem tutaj w połączeniu słupków. Przechodzę tutaj na poprzeczkę oczkiem ścisłym i robię słupek, oczko i w każdej poprzeczce słupek i oczko. Mam już tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 okrążenie i będzie tutaj 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Słupków. Łączę oczkiem ścisłym. I w tym okrążeniu mogę jeszcze raz zmniejszyć o jeden słupek. Tak? Można sobie przymierzyć. O, tutaj wydaje mi się, że można już zakończyć. Tak? Albo zrobić jeszcze jedno okrążenie, ale już może zwykłymi słupkami. I tak właśnie zrobię. Zwykłe słupki, niepatentowe. Żeby nie było tutaj za długo, tak? Na ten palec. Więc sobie robię, tu przechodzę oczkiem ścisłym na poprzeczkę. I teraz zamiast pierwszego słupka trzy oczka, jedno na poprzeczkę. Słupek zwykły, czyli od razu przerabiam dwie pętelki i dwie. Trochę będzie krótszy. I w każdym miejscu robię sobie słupek,
oczko, słupek, oczko, a tutaj z tej strony jeszcze zmniejszę o jeden słupek. Zrobiłam tutaj słupki zwykłe. Tutaj właśnie jeszcze zrobiłam dwa słupki łączone górą jeden raz. I w tym momencie już kończę ten palec. Robię półsłupki, tak jak poprzednio. Oczko łańcuszka na początek i na oczku półsłupek, na półsłupku, na słupku tu półsłupek, a tutaj omijam oczko i w tym półsłupku, w słupku robię półsłupek. Więc na oczku, na słupku, a potem tylko na słupku. W ten sposób ta końcówka zwęży mi się jeszcze troszkę. Proszę sobie tak zrobić do końca. Robiłam do końca, obcinam nitkę, wyciągam, zaciągam ją mocno i zawsze chowam z lewej strony. Tutaj proszę sobie zaplątać po lewej stronie. Można tutaj jeszcze raz zrobić takie oczko, czyli tak nam się zaciśnie. O. Tutaj właśnie w słupek wpletamy te końcówki właśnie za każdym razem. I teraz robię ten palec w drugiej rękawiczce po to, żeby właśnie zrobić po kolei te palce, żeby było identycznie. Proszę sobie zrobić w tej rękawiczce palec wskazujący. Taki sam sposób, jak tutaj robiliśmy. I kolejny palec. Zaczynam od magicznej pętelki. Będzie to palec teraz serdeczny. Obojętnie, w której rękawiczce zaczynamy. Zaczynam również tutaj na tym słupku tym. Wbijam szydełko w środek. Wyciągam. Na początek robię trzy oczka zamiast pierwszego słupka, bo również zrobię tutaj słupki połączone górą. Drugi słupek tutaj na tym słupku. Oczko łańcuszka i słupek w tej kratce, tej samej, gdzie tutaj miałam do tego palca słupek, a dalej słupek w każdej kratce, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, na oczku tutaj słupek i oczko. I dalej to samo, słupek i oczko. Oczko i tutaj łączę z początkiem, oczkiem ścisłym, wbijam szydełko w połączenie tych słupków. I teraz w tym okrążeniu robię w każdej kratce słupek. Tutaj przechodzę oczkiem ścisłym. Zamiast pierwszego cztery oczka, oczko na poprzeczkę. I proszę sobie zrobić naokoło w każdym, tutaj w każdej kratce słupek i oczko.
zrobiłam 12 słupków. Teraz łączę pół słupkiem tutaj, bo chciałabym, żeby właśnie to połączenie było tak między palcami. I robię jeszcze dwa okrążenia z 12 słupków. Mam dwa. Proszę zrobić jeszcze dwa i zobaczymy, czy nie trzeba będzie zwężać. Zrobiłam cztery okrążenia i tutaj sobie zwężę z tej strony właśnie wewnętrznej o jeden słupek. W związku z tym teraz robię na początek właśnie w każdej kratce słupek i oczko. Proszę sobie zrobić słupek oczko, aż będę tutaj z tej strony i tutaj zwężymy. Tutaj właśnie na tej wewnętrznej stronie robię jeszcze raz dwa słupki połączone górą. I w ten sposób będę miała teraz 11 słupków, bo było 12. I robię jeszcze jedno okrążenie. Mam 1, 2, 3, 4, 5, jeszcze szóste. Proszę sobie zrobić. Teraz w każdej kratce robię słupek. Przechodzę tutaj oczkiem wcisnę. I proszę sobie tak zrobić. Tak to wygląda w tym momencie i teraz już tutaj zakończymy, żeby nie było za długo. Czyli obrabiam tutaj półsłupkami, tak jak tutaj w tych poprzednich paluszkach. Na początek oczko łańcuszka i tutaj na oczku półsłupek, na słupku półsłupek, a teraz na słupku od razu. W ten sposób jeszcze nam się troszeczkę tutaj zwęży. Na koniec znowu na oczku, na słupku i tylko na słupku. Robimy tak do końca. Zrobiłam do końca i teraz robię od razu w tej drugiej rękawiczce tak samo, żeby było jednakowo, tak? A tę nitkę jak najbardziej sobie tutaj proszę schować. Teraz robię mały palec. Zaczynam też od magicznej pętelki i po lewej stronie. I zaczynam też od tego słupka, jak zwykle, tylko że teraz nie będę łączyła tych słupków. Zrobię tutaj słupki takie pojedyncze. Cztery oczka, oczko na poprzeczkę. Kolejny słupek tutaj w tej kratce, tutaj gdzie wychodził ten słupek. I w ten sposób będę miała tutaj chyba 11 słupków, zaraz policzymy. Robię tak tutaj w każdej kratce słupek i oczko. Słupek, oczko. Słupek, oczko. Słupek, oczko. Słupek. Oczko. Teraz słupek na tym słupku. Na środku wbijam szydełko, robię słupek. I tutaj zrobię jeszcze jeden słupek. Na tej poprzeczce tutaj, gdzie miałam właśnie oczko, mogę wbić sobie tutaj w ten słupek u podnóża i zrobię jeszcze jeden słupek. I będzie
ten sposób 11 słupków. Zaraz przymierzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Łączę oczkiem ścisłym i zobaczę, czy nie za dużo będzie. Chyba raczej nie za dużo. Będzie w sam raz. Robimy teraz 11 słupków naokoło, na małym palcu. Proszę sobie tak zrobić. 11 słupków w każdym okienku, słupek i oczko. Na końcu łączę półsłupkiem. I jeszcze raz robię 11 słupków. W każdym okienku słupek. Proszę sobie zrobić to okrążenie. Trzecie. I tutaj w małym palcu robię jeszcze jedno takie samo okrążenie, a potem może zwężę o jeden słupek. Przechodzę tutaj oczkiem ścisłym i robię okrążenie z 11 słupków. Jeszcze jedno, czyli w sumie 4 takie będą. Z 11 słupków. Łączę tutaj półsłupkiem. I teraz zmniejszę o jeden słupek, ale za chwilę. Tutaj słupek. Oczko. I w tym momencie z dwóch słupków zrobię jeden. Tutaj po wewnętrznej stronie. Czyli w sumie będzie tutaj 10 słupków. To już będzie ostatnie okrążenie i oczywiście obrobię półsłupkami, tak jak poprzednie palce. I myślę, że już każdy sobie tutaj zrobi ten paluszek. Proszę dokończyć i w drugiej rękawiczce robimy w identyczny sposób mały palec. I robię już ostatni palec, kciuk. Zaczynam tutaj od wewnętrznej strony i wbijam szydełko w ten słupek. Zacznę tutaj. I robię dwa słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka i drugi słupek tutaj w tym samym miejscu, gdzie był ten, skąd ten wychodził. Oczko łańcuszka. I na kolejnych tutaj oczkach robię słupki. Słupek, oczko, tak jak było wcześniej. W każdej kratce słupek i oczko. Słupek, oczko. Słupek. Oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko.
Łupek, oczko. I tutaj znowu jestem na zakręcie, więc robię dwa słupki łączone górą. Wbijam szydełko w ten, tutaj gdzie był ten słupek. Robię dwa słupki łączone górą i tutaj na tym słupku wbijam szydełko na środek. Oczko łańcuszka. Z tej strony również tutaj w tym okienku, gdzie był ten słupek, wbijam szydełko i kolejne dwa słupki łączone górą i tutaj już na łańcuszku. Oczko łańcuszka i znowu dalej mamy słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko. Słupek niedokończony. Tutaj na końcu znowu. I tutaj wbijam szydełko. I drugi. Oczko łańcuszka i łączę tutaj w połączeniu słupków. Tak to będzie wyglądać. Tutaj na tych zakrętach pod dwa razy słupek, dwa słupki łączone górą z jednej i z drugiej strony i na palcu mamy to w ten sposób. Tutaj nam się trochę zwęża tu i tutaj, tak? A teraz robimy w każdej kratce słupek i oczko. Proszę sobie tak zrobić. Słupek, oczko. Zrobiłam 18 słupków i teraz znowu będę zwężała. I tutaj mogę na początku zrobić od razu dwa słupki łączone górą. Więc zrobiłam 3 oczka i tutaj wbijam szydełko. Mam dwa słupki łączone górą, oczko, łańcuszka, słupek, oczko, słupek, oczko. Oczko, słupek, oczko, i tutaj mogę zrobić na grzbiecie jeszcze może jeden słupek, oczko, czyli po tych dwóch słupkach zrobiłam 2, 4, 5 i teraz robię dwa słupki łączone górą. Oczko, łańcuszka. I dalej słupek i oczko. Jeszcze z tej strony możemy zrobić również dwa słupki łączone górą. To nam się zwęży. I tutaj dalej połączę już prosto słupek oczko. Łączę w połączeniu słupków.
Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Myślę, że jest dobrze. Tutaj było dużo z tych słupków, więc trzeba tutaj właśnie zmniejszać, redukować. Na moją rękę jest troszkę za duża, bo to jest rozmiar, tak jak już mówiłam na początku, L-ka, a ja noszę rozmiar S. Teraz zrobimy jedno okrążenie bez zwężania, tak jak idzie. Tutaj przekładam. Proszę sobie tak zrobić w każdej kratce słupek i oczko. Zrobiłam 15 słupków i teraz znowu zwężę. I od razu zaczynam na początku zwężanie. 3 oczka i słupek drugi. I łączę. Oczko łańcuszka. Słupek. Oczko. Słupek. Oczko. Słupek. Oczko. Słupek. Oczko. Słupek. Oczko. Słupek. Oczko. Jeszcze dalej słupek, oczko, słupek, oczko i tutaj zrobię również 2 słupki łączone górą. Jeden niedokończony i drugi. Oczko. I teraz pojedyncze słupki. Oczko i łączę tutaj z połączeniu słupków. Oczkiem ścisłym. Zobaczymy, jak to wygląda. Bo myślę, że już... No to teraz zrobimy na prosto jeszcze jedno okrążenie. Tyle słupków, ile tutaj nam wyszło. Chyba powinno być 14. I jeszcze raz zwężymy. Proszę sobie tak zrobić. Jedno okrążenie, słupek w każdej kratce. Wygląda na to, że tutaj już trzeba kończyć, więc zrobiłam na palcu w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na kciuku 6 okrążeń. I teraz już kończę, bo będzie za długo. I kończę tak jak zwykle. Oczkami. Półsłupkami. Oczko łańcuszka, półsłupek na słupku, potem na oczku i na słupku i tylko na słupku. Proszę sobie zrobić tak naokoło i kciuk w drugiej rękawiczce, bo już tutaj mamy 4 paluszki, tak? Kciuk w drugiej rękawiczce robimy w taki sam sposób jak tutaj. Ja już zrobiłam tutaj drugi palec, kciuk i mam wszystkie. Mogę teraz jeszcze przyszyć tutaj guziczki. Koniecznie trzeba, tak, bo zapinane są na guziczki. A teraz założymy i zobaczymy, jak one wyglądają. Tak jak już mówiłam, one są troszkę większe niż na moje dłonie. Ponieważ ja mam
S-ki, a to są LM rękawiczki. Tak wyglądają. Myślę, że każdemu udało się zrobić ze mną te rękawiczki. A jeśli nie, to oczywiście, tak jak mówiłam, już są do kupienia w moim sklepie. Dziękuję serdecznie za wspólne szydełkowanie i zapraszam do kolejnego filmiku.